Na stacji Handra Unijska, gdzieś w mordobijskim powiecie, telegrafista Piotr Plaksin nie umiał grać na klarnecie. Zdarzenie blache na pozór, nie warte aż poematu, lecz w konsekwencjach się stało główną przyczyną dramatu. Smutne jest życie, zdradliwe. Czasem z najblachszej przyczyny splata się w cichą tragedię, w ciężkie cierpienie, bez winy. Splata się tak niespodzianie, jak szare szyny kolei, w rozpacz bezsilną, w tęsknotę, w bezbrzeżny ból bez nadziei. Jak odchodzące pociągi jest jednostajne, codzienne, jak dzwonki trzy wybijane w slotne zmierzchania jesienne. Przez okno spojrzy się czasem w szlak dróg żelaznych daleki. Dłoń mi się czoło podeprze i łzami zajdą powieki. Otóż przy jednym z tych okien, przy aparacie Morsego, siedział Piotr Plaksin i tęsknił. A nikt nie wiedział dlaczego. Ani Iwan Paragrafow, kasjer na stacji, chłop z duszą, ten, co się zeszłej jesieni żenić miał z panną Katiuszą. Ani Własfomycz Zapojkin, technik, co ma już miesięcznie przeszło 100 rubli, bo umie naczelstwu kłaniać się wdzięcznie. Ani Ilja Słonomośkin, młodszy kontroler na stacji, co gwałtem chce do miejscowej wcisnąć się arystokracji. Ani nareszcie nie wiedział sam pan naczelnik Rublenko, Prokofij Aleksandrowicz, co wypić lubił maleńko. A jeśli sam zawiadowca, figura znana w powiecie, nie wie, to chyba nikt więcej nie może wiedzieć na świecie. Jednak były osoby, które wiedziały co nieco. Cherche la femme powiadały, czyli za sprawką kobiecą. Wierzyć po prostu nie chciałem, choć mi Warwara Pawłówna, konduktorowa, mówiła, że to przyczyna jest główna. Mówiła w wielkim sekrecie, że to jest rzecz oczywista, że się w kimś kocha na stacji Piotr Plaksin, telegrafista. Święte ugodniki Boże, Batiuszki, co za zdarzenie. Kogóż to kocha Piotr Plaksin? Tanie, Anisję czy żenie? Kogo? Tę Polkę z bufetu? Hospodin, świat się przekręcił. A Plaksin siedział przy oknie i tak jak zwykle się smęcił. Na stacji Handra Unijska, gdzieś w mordobijskim powiecie, technik Własfomycz Zapojkin przepięknie grał na klarnecie. Czasem tak smętnie, jak gdyby trawił go żal najstraszniejszy, a wtedy grywał przeciągle ostatni dzionek dzisiejszy. Czasem prześlicznie i słodko, jakoś łagodnie i czule, a czasem dziko, wesoło, o samowarach i tule. A pan nie jadzi z bufetu, serce z wzruszenia żmięknie, szeptała często Własfomycz. Pan gra tak cudnie, tak pięknie. A technik wąsa pokręca i oczkiem zdradnie jej miga. Jej Bogu, głupstwo zupełne, to dla was, panna Jadwiga. Ach, wzdycha Jadzia do Grajka,
a Grajek zwodni jej kadzi i wzdycha jeszcze Piotr Plaksin. Do jadzi ślicznej, do jadzi. Wicher na polu się tłucze, huczy za oknem zawieje. Blas Fomycz gra żałośliwie, och, żal mi ciebie, Rosjeja. Śnieg pada gęsty i gruby, wiatr w szpary okien zawiewa. Panna Jadwiga jak co dzień podróżnym wódkę nalewa. Sroży się mróz trzaskający, dreszczem przejmuje do kości. Siedzi Piotr Plaksin i pisze. List pisze o swej miłości. Pisze Piotr Plaksin do Jadzi, że jej powiedzieć nie umie, więc błaga w liście chociażby, niechaj go Jadzia zrozumie. Pisze, że kocha ją dawno, jeno powiedzieć jej nie śmiał. O tajemnicę ją prosi, aby Włas Fomycz się nie śmiał. Pisze serdecznie, miłośnie, że kocha, marzy, wspomina. I łzy padają na papier telegrafisty Plaksina. Jest smutne okno na stacji, skąd widać pola dalekie, skąd widać szyny, pociągi i trzy drzewiny kalekie. Skąd widać ludzi, co jadą w dalekie, smutne podróże? Skąd widać jesień rosyjską i szare niebo, hen w górze? Jest niezmierna tęsknota i żale stare, banalne, i oczy bardzo dalekie, i słowa, słowa żegnalne. Ach, serce biedne, wzgardzone, ach, oczy śmiesznie płaczące, o łkania w noce bezsenne, o łzy miłości gorące. Nie dla mnie pan, panie Plaksin, dla mnie Włas Fomycz, artysta, z duszą poety marzącą. A pan co, telegrafista? Stoi Piotr Plaksin i myśli, po co mnie komu na świecie? I myśli jeszcze, jak ślicznie Włas Fomycz gra na klarnecie. Na stacji Chandra Unyińska, przy samym płocie cmentarnym, jest grób z tabliczką drewnianą, z krzyżykiem małym i czarnym. A na tabliczce jest napis: duszo pobożna i czysta, pomódl się. Leży w tym grobie Piotr Plaksin, telegrafista.